aż tak szczegółowo nie wchodzimy. Pożywienie to jest jeden zasób, picie to jest drugi, natomiast trzeci to jest schronienie. Te trzy zasoby zwierzęta chcą zdobyć. Jak to robimy? Przed rozpoczęciem rundy zwierzęta i zasoby stoją w szeregach naprzeciwko siebie i przed rozpoczęciem rundy zwierzęta wybierają, jaki zasób chcą zdobywać. Mogą wszystkie się zdecydować na ten sam, ale może każdy zwierzę inny zasób wybrać. Tak samo zasoby decydują, jakim zasobem będą. Jesteście odwróceni tak, żeby w trakcie ustalania zwierzęta nie wiedziały, co będzie do dyspozycji i żebyście wy nie wiedzieli, co oni planują sobie zdobyć. I na start odwracacie się. I tak, zasoby pokazują, jakim są zasobem i pokazują to w ten sposób. Tak, schronienie, tak, picie, a tak, jedzenie. Okej? I bardzo ważna rzecz, pokazują zasoby cały czas, jakim zasobem są i pod żadnym pozorem nie uciekają. To jest bardzo ważne. Bardzo trudne. To pierwszy, ten lepszy. Zwierzę, które podbiegnie do zasobu, który chce zdobyć, wystarczy, że ten zasób dotknie. I wtedy ten zasób zabiera ze sobą i przyciąga na swoją stronę do zwierzaka. Jeżeli jakiś zwierzak się spóźni, bo na przykład ktoś, jakiś inny zwierz go wyprzedzi i zdobędzie wcześniej ten zasób, albo tego zasobu po prostu nie będzie, no to niestety tam zostaje i sam się staje zasobem. Tak. Jak się zatrały! Tego chciałaś?